Hejo, hejo. Tak się szlajam po mapie, tak summa summarum. Aha. I spotkałem przyjaciół, jak widać. To jest chyba niby pies. Tak, to był niby pies, a tamte to są te dziki zmutowane, nie? Ale widzę, że zmutowane dziki przede mną zwiały. Niby pies, natomiast nie. Natomiast my jesteśmy w tym momencie... Tu mam wróć po nagrodę. A tu mamy... Jesteśmy przy Agropromie. I tu mamy w Agropromie sygnał SOS, prawdopodobnie rannego Stalkera. Tu zaraz za nami mamy pudło z archiwami. Ja bym sobie poszedł w takim razie tutaj. Wow! Czym wy jesteście? To są te dziki. Nie jestem pewien. O! To chyba nie są te zwykłe dziki. Albo to są te zwykłe dziki? Kurde, nie wiem, jakoś tak wygląda. Wyglądają troszkę inaczej. Mam wrażenie, że z przycelowania gorzej się strzela niż tak z biodra, że jest gorsza celność. Nie wiem dlaczego i z czym to jest związane, ale mam takie wrażenie. Bardzo dużo tych kamyków przeróżnych znalazłem, zdobyłem i założyłem sobie w tym momencie, jak widzicie, kamyki trochę inne, bo w tym momencie założyłem kamyki bardziej pod promieniowanie. Pod usunięcie promieniowania, no bo szlajałem się po różnych takich terenach, że to promieniowanie mi przeszkadzało, więc sobie takie założyłem. Chodzę po tych punkcikach, gdzie tam są poodkładane jakieś surowce, jakieś rzeczy, a gdzieś tam, a tu jakiś schowek, a tu coś, no i tak sobie zbieram, gdzie popadnie co jest. Ten karabin przetestowałem, ten, który tam był do kupienia, kupiłem go, przetestowałem, zarąbisty jest, nie? Karabinek jest świetny. Byłem u tego pierwszego handlarza, kupiłem od niego tam pewne rzeczy. Tu nie podchodziłem do tego pieńka wcześniej, bo mnie radiacja niesamowicie biła, a teraz już nie jest aż taka. Teraz już sobie z tym w miarę radzę. I tam jest typek. Okay. Krwawienie mnie tu mocno bije. Jest was tu więcej, czy tak? Jest was tu więcej, ewidentnie. Ale nie jest to jakiś pogrom. Jakby część się ich zrespiła. To jest fajne, że w Stalkerze przeciwnicy się respią. Ja to lubię w grach, bo mogę się zawsze wrócić, mogę sobie zawsze pogrindować. Widzę, że tutaj misje też są dość powtarzalne, że w tych samych miejscach przywraca nam tam przedmioty i tak dalej. Lubię, jak jest coś takiego. I nie wiem, czy to jest to na ziemi, co wybucha, ale już kilka razy miałem sytuację taką, że wbiegłem sobie w tą anomalię, która wyciąga w powietrze i wysadza. Ona bije. Ona mocno bije. Nie, zazwyczaj bym powiedział nawet, że nie tyle mocno bije, co śmiertelnie bije. Bardzo często klikam G zamiast rzucić śrubką. Nie wiem czemu. O, to jest chyba ta anomalia, która właśnie wciąga do góry i rozsadza. To jest najmocniejszy chyba rodzaj anomalii. Dobra, bierzemy rzeczy, które tutaj są i spadamy. I to jest po prostu, jak nas wciągnie, to już jest po nas. Jak nie uda się nam wybiec z tej anomalii, to rozsadza na kawałeczki. Dobra, to w tamtą stronę musimy iść i tam są jeszcze jakieś dwie misyjki. Także nawet nie tyle przechodzę sam sobie fabułę i się uparłem na tą fabułę i cisnę tutaj niesamowicie i tak dalej, tylko nawet gra mnie na tyle zainteresowała, że gdzieś tam się szwendam i tak dalej, no ale zwiększyłem sobie ten udźwig, nie? To jest po prostu mordręga. Mam nadzieję, że jak wyjdzie Stalker 2, to zaraz od razu będzie jakaś możliwość zmodyfikowania albo coś, żeby sobie zwiększyć ten udźwig, bo jeśli tam będzie to podobne, tak jak tutaj, rozwiązanie i podejście, to ten udźwig mnie tutaj zajedzie, nie? Okej, i słyszałem psa. Nie wiem skąd, ale słyszałem psa. I... Timocha z Marszka, ranga doświadczony, frakcja bandyta. Czyli To był... A woda w tamtą stronę bije, a jak dojść do tego stalkera? Spróbujemy sobie przejść naokoło, w takim razie tak może bardziej od tyłu. Nie, tu też bije. Okej. Okay. Serio przeżył? Ja pinkole. Ja wiem, że ja do kitu celuję. Ja wiem, ale bez przesady. Ale bez przesady. Ja nie strzelałem aż tak źle, jak one tutaj nie dostawały tych obrażeń, nie? Ja strzelałem troszkę lepiej. Dobra, idziemy od tej strony. O, tu jest anomalia. Pięknie ominęliśmy anomalię. No i tu gdzieś jest typo, którego mamy się pozbyć. A tu jest nasz kamień. Oni coś tam gadają. On coś tam godo. Se po swojemu. Już tam wybijamy. No nie! No. Co mam robić? Co mam robić? A miało być tak ładnie. Weź nie strzelaj. Co robisz? Ukrywam się tu, nie szukam kłopotów. Przed kim się ukrywasz? Jestem ze zwiadu. Wysłali nas do katakumb, żebyśmy sprawdzili, co się dzieje pod bazą. Stary, na dole jest piekło. Wierz mi, tylko ja się wydostałem. Reszta pewnie już gryzie pach. Nie zamierzam wracać do bazy. Sukinsyny zawsze używają nas do zatykania dziur w cholernej zonie. Katakumby? Podziemne tunele ciągną się od Instytutu do terenów wokół. Pokażę ci, gdzie są wejścia. Nie mam niestety żadnych planów katakumb. Wiesz, gdzie trzymają się dokumenty w Instytucie? W kwaterze głównej na drugim piętrze Instytutu, tam trzymają te wszystkie pieprzone szpargały. Co zamierzasz teraz zrobić? Masz może jakieś informacje? Na razie... Nie strzelaj, błagam. Żartowałem. Żartowałem. To tak nie działa, nie. To tak nie działa, że gość powie, że on tu zniknie i ten, i za chwilę gdzieś wylezie, później stwierdzą, że to ja zdradziłem i jeszcze mnie odstrzelą. Nie, panie. To jest prosta decyzja. My albo wy, więc oczywiście, że my. Także tu nie ma dylematów. Tu nie ma dylematów. Nie ma tu przyjaciół? Aha, już coś pierdykło, nie? Może i nie ma przyjaciół, ale... Ale zaraz coś nam wyskoczy na twarz. O, jednak są. Jednak są. Nie ma tu nikogo więcej? Chyba nie. O! Dostarcz klientowi obiecany przedmiot. To jest ten super karabin? Ziomek, ale to ja nie wiem, czy ja chcę ci go dostarczyć. Szturmowy obokan? No nie, dobra, mój karabin jest coraz lepszy. No, możemy go dostarczyć do tamtego typa. Nie przeszkadza nam to. Okej. No to możemy się chyba stąd wydostać w takim razie. Sygnał SOS prawdopodobnie rannego stalkera. No. No jest ten sygnał. No widać go. No jest, ale... Tak dla pewności. Ale to nie tu. Trudno. Dobra, czy tutaj jest coś jeszcze? Chyba nie. Instytut Agroprom, to stąd wychodzimy. No i naszym celem teraz będzie tutaj z wysypiska dostać się do Doliny Mroku. Ale tu jeszcze są jakieś takie misyjki do zrobienia. O, pojawiły się. Przed chwilą tu robiłem. Przed chwilą tu byłem. No to dobra, no to sobie obskoczymy jeszcze te miejscówki. Przejdziemy tutaj, koło przyjaciół. Się tam pozapisywało, porobiły zapisy, jak wchodziliśmy i wychodziliśmy do tych podziemi. Tam ziomka nie widzę, ale tu będzie na stówę. Jest. Jest. Nie ma. Czy tu się zaczęły respić mutanty? Wygląda na to, że tu się zaczęły respić mutanty chyba. To nam... Nie pasuje. Kim ty, ziomek, byłeś? Doświadczony samotnik, przychylność wróg. Ups. Ups. To niekoniecznie był zły. To mógł być po prostu ten. To mógł być stalker samotnik chyba. No cóż, no... Wyprzedzimy go w rankingu najwidoczniej. A właśnie, całkowicie o tym zapomniałem. Ty, ten ranking. Jak to było? Tab? Nie tab. Zakradnie się do bazy. M. I tu był cały ten ranking. 368 jestem. Postęp. Zabici stalkerzy 4385, zabite mutanty 763, wykonane misje 92. Panie, ładnie, ładnie. Ładnie to nam idzie. Dobra. Chcemy się wydostać z tego agropromu. Czam, 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 czam. Nie ma tu czegoś jeszcze, ziomek? O, bardzo ładnie. Ty masz fanty. Tutaj coś leży w ogóle. Tu jeszcze jest ziomek. Tu też masz fanty. Wcześniej to się przejmowałem, wiecie, miejsce i tak dalej, a teraz to... Nope, 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 nope. Udało się uciec? Udało się uciec. Jest. Ledwo co ledwo. To jest właśnie ta pułapka i ona jest bardzo często przy tych kamieniach. Także właśnie, o, tamto. I trzeba podejść do kamyka, zebrać go i spinkalać. Jaki ciul mi wlazł na plecy. Frakcja samotnik doświadczony. Ale to co, stalkerzy się tam nie teraz ten? Wypieli, czy... Za to, że zastrzeliłem tamtego jednego? Ja mu kulturalne 4 kulki w plecy posłałem. Czy ktoś się teraz na mnie wypiął, wkurzył i będą mnie ścigać? Czy o co chodzi? Czekajcie, bo tu jak był ten ranking, to tu można sobie sprawdzić przychylność, neutralny, neutralny. Dobra, nie ma źle, nie? To wszystko jest neutralne. I już tam potworek? Był? Był potworek, uciekamy od potworka. Nie chcemy się tam napinkalać ze wszystkim. Wait, to sobie weźmiemy, użyjemy w takim razie bandaż plus lekarstwo. Tam, taram, tam. I zaraz za przejściem sobie weźmiemy i zapiszemy. W sumie to się zapisuje po przejściu, więc... Ale nieważne, zapiszemy tak dla pewności, nie? Dla uzyskania podwójnej pewności. O, widzicie jak daleko już zapisy poszły na dół? Przez to, że więcej biegamy niż robimy zapisy. To źle, to źle. Dobra, a tak serio, to tu miałem coś... Aha, te dwie miejscówki i tu jest. Widziałem jakiś bandyta, chował swoje fanty w skrzyni w hangarze. A tu co jest? Obóz bandytów przy wyjściu z Agropromu. Ta, ale to tamten obóz niedawno wyczyściłem, więc tam wątpię, żeby coś w tym momencie było. Wyczyściłem go tak do zera, zebrałem stamtąd kotlety w ogóle, tak? Kotlety, tak się nazywają, takie specjalne kamyki, które zwiększają tam życie. Zwiększają życie kosztem zmniejszania różnych odporności. Ki. A cóż to było? To była chyba... Tak, kamienna krew. To jest słabe. Słabe, ale zawsze coś warte, nie? Zawsze hajs. No właśnie, ziomeczek. Handel. I z tobą mogę przehandlować. Z tobą mogę przehandlować... to. Bo ty będziesz miał za to dobrą cenę, a handlarz ma za to kijową cenę. Więc z tobą to przehandlujemy. I wracamy się na wysypisko. Nope. Nie wiem, w którą stronę mnie zaciągnęło. Tam mnie zaciągnęło. Ja pinkole. Tak trochę się tego nie spodziewałem. Ciekawe, jak bardzo można być tutaj takim bezczelem, żeby... wybijać innych stalkerów, jak tak sobie chodzimy, że tak na przykład siedzą sobie przy tamtym ognisku i byśmy całą trójkę wystrzelali, nie? I czy wtedy mi spada jakby dogadywanie się ze wszystkimi stalkerami wszędzie, czy tylko jakby, wiecie, tymi pobliskimi, czy coś, nie? O, ziomeczki. O! A ja se tak na pewniaka tutaj, że to słabe usze, że w takim miejscu na zadupie, ja się cofnąłem, że tutaj w ogóle... O, tu mnie sprzątnęli. Tu mnie ziomki sprzątnęły. To spróbujemy im wbić na twarz w takim razie na bezczela. Patrzcie. Skoro nie chcieliście po dobroci z karabinu, to będzie małym kalibrem, bardziej boli. Dłużej się wykrwawiasz. Tam był. Jeszcze życia mamy. Trochę krwawie, ale to jest do przeżycia. No i spoczko. I wybite ziomki. No panowie, panowie. No nieładnie z waszej strony, nieładnie, bardzo nieładnie bym powiedział, no. Ja tutaj na spokojnie sobie chodzę, podróżuję, wszystko. Zwiedzam okoliczne tereny. Zwiedzam zonę. A tu bezczelnie na człowieka po prostu przy głównej drodze napadają. Jak mnie to cieszy, że ja po prostu mogę wziąć, kliknąć, weź wszystko i się nie przejmować. I się nie zastanawiam, nie przejmuję, nie myślę. Po prostu zbieram i idę dalej. I to mi się bardzo podoba. I to mi się bardzo podoba. Dobra. Tu jest jedno coś pokazane, że tu coś jest. I te miski w ogóle się chyba pojawiają czasami, nawet te miejsca, te punkty na mapie, przy przeszukiwaniu zwykłych ludzi. Ok, tam nie, tam jest anomalia. Czyli będzie trzeba do tego autka. Ok, ale gdzie przy tym autku? No ziomek, jest, przeszukaj skrzynię. I co, oberwałem od tej radiacji? Bo tak klikało, a oberwałem coś? Nie. No to sobie poklikało. Bo mam bardzo wysoką tą odporność do tego promieniowania, więc mnie właśnie interesowało, czy to mnie pobije, czy nie. Ostatnio, gdzie mnie pobiła radiacja, tak z tymi właśnie moimi bonusami do antyradiacji, ostatnio, gdzie mi przywaliło, to była miejscówka, gdzie radiacja już praktycznie była ciągłym sygnałem, nie? Że nie było takiego klikania tak jak teraz, tylko już było tak, że jeszcze bardziej tak jakby ciągły sygnał, nie? No kumacie rzeczy. Kumacie o co chodzi. Dobra, tu jest kamyczek. I co, znowu? Ci bandyci? Już się zdążyli zrespić? Nie mówcie, że już. Serio? Serio już. Kurde, tu się strasznie szybko respią ci bandyci. Gdzie i tam jest już kolejny. Dobra, z tej odległości to ja sobie... O, ten żyje! O, skubany! A ten blisko to żył. Wait, szybciutko. Na leczonko i na krwawienie. No, chodź, tatu. Widzę, że wy się bardzo szybko respicie. Dużo szybciej niż myślałem. Kurde, krwawie cały czas. Nie, na taką odległość to już nie działa. Bandażyk. Na taką odległość to już nie działa, więc za chwilę zmienimy broń. Chociaż... Chyba kogoś tam jeszcze uszczeliłem. No pewnie, że ustrzeliłem. Oj. Dobra, tego też ustrzeliłem. Fajnie, że ten pistolet ma tak dużo Ma 15 naboi w magazynku. To mi tutaj naprawdę... I ten gość miał ten karabin, co ja miałem i nie musiałbym za niego płacić. Tyle hajsu, ziomek, ty bezczelu jeden, ty... A mnie i bezczelu, normalnie. Jakbym wiedział, to bym go nie kupował. Jakbym wiedział, że tutaj się zrespi gdzieś u któregoś z was w kieszeni, to bym nie kupował, przecież tu bym miał za darmo. A ja wydałem ciężko zarobiane pieniążki z waszych kolegów i na co? Na co? O, i widzicie, i właśnie dostałem tą informację, że schowek pod krzyżem. I gdzieś na mapie znowu mi się odblokowało miejsce, gdzie mogę sobie iść i zebrać itemsy. Także spoko to działa. Spoko to działa. I to jest gierka z 2007. Chyba żadne mody, te, które mam, nie działają na to. Ziomek, wytłumacz mi, dlaczego ty szedłeś od strony wojskowy wróg? Co wojskowy tu robił? Dlaczego wojskowy się znajdował na złomowisku? Chociaż tu powinni być nasi. No właśnie. Wojskowi atakowali złomowisko? Uuu. Był przypuszczony atak na złomowisko. Ciekawe, czy to wszystko, co ty... Ile typ miał różnego rodzaju broni? A to chyba temu, że ja mu to sprzedawałem. Ciekawe, czy to wszystko jest faktycznie tak w podstawce. Że wiecie, że ta gra z 2007 była tak zaawansowana. No jeśli tak, to ja pinkole, naprawdę. To Stalker był naprawdę zarąbistą grą. To on spełniał standardy aktualnych gierek na rok 2007, nie? No to byłby bajer. Dobra, a teraz tak? Tu byśmy się udali jeszcze. Ja wiem, że ja powinienem iść na misję. Ja wiem, że ja powinienem popchnąć tą misję główną tak w miarę szybko, pokończyć tą serię i w ogóle i zbliżać się już do Stalkera 2, który za niedługo będzie miał premierę, ale... Kurde, no wciąga, no. Co? A, to jest tylko ten, drzewo. A już się przestraszyłem. Już się przestraszyłem, co to jest. Dobra. Tak, teraz 10 razy częściej zapisujemy. Dobra, tam jest radiacja, to nie. A tędy? Tędy nie ma tak radiacji, ok. Tam jest kamyk. Ale tam anomalie są grube. Czy tam są przeciwnicy? Niedawno jedno z najlepszych stało się niedostępne dla miłośników piękna. Ok. Pozbądź się turystów. Okej. Zlikwiduj 2 bandytów na wysypisku. To była misja nawet od tego gościa z pierwszej lokacji. Ten gość z pierwszej lokacji nawet nam to zlecił. O, i nawet tutaj rzeczy nam tam... Okej, dużo psiaków. No nie wierzę. Ja myślałem, że takim kalibrem to te psiaki to będą naprawdę na strzała. Okej. Dobra. No niciula. Ja po prostu... Może ja powinienem był jednak wziąć sobie... Ale nie mogę SMG włożyć pod tą broń, co pistolet. Tak to bym sobie włożył SMG. Pod tą broń, co pistolet i bym sobie chodził z SMG-kiem pod 2, a z karabinem pod 3, ale się nie da. Nie można tak, nie można tak. Niestety tak nie można. To byłby zarąbisty deal, gdyby tak się dało. Tam jest jeszcze plecak chuchra, ale myślę, że już pójdziemy do tego Dark Zona. Ubranko sobie zmieniliśmy, więc powinno być ok. Psiaczki tam za nami zostały. Tu był kamyczek przed chwilą. Przed chwilą widziałem kamyczek. Tu jest. Kamienna krew. Gicior. Ki. Dobra, dziki. Interesujące, bo nawet do tego Dark Zona jeszcze się typowo nie zacząłem zbliżać, a już mnie tutaj radiacja pika mocno. ale to mnie nie bije, nie? To jest ciekawa sytuacja, bo ta radiacja pika, a nie bije. Myślałem, że będzie tak, że jak podniesiemy sobie odporność na radiację, to tam, gdzie nas nie będzie biło, to nie będzie pikać, nie? Ale no, to tak nie działa. I jeszcze ty zostałeś. Trójeczka was tu była? Chyba trójeczka. Oczywiście nic z was nie poleciało standardowo. Czemu niby by miało? Stash emptied. Dobra. Lecimy z temacikiem. Teraz jak się tam niby dostać? Dobra, ocenimy się tak, że ja sobie stanę po prostu tu i w tamtą stronę ja muszę po prostu wpiec. Bo tu chyba nie ma innego wyjścia. Chyba że faktycznie muszę zdobyć jakiś super kombinezon, który jest mega na radiację czy coś i ma 100% odporność, ale nic takiego mi nie wiadomo, żeby coś takiego było. Dobra, no i przeszedłem i zaraz sprawdzimy, ile mam radiacji w tym momencie. Zaraz sprawdzimy, ile mamy radiacji. Zero. Okej. Okay. Ale ten typ też jest na czerwono. Schowek dzika. O, bokan jakiś taki z lunetą i celownik PS01. Uuu. Czekajcie, czy ja zabiłem dzika? Nie, to był nabój. Doświadczony powinność. Bodia bandyta. Nie, dobra, to żaden z nich nie był nasz. Już się troszkę przestraszyłem. Kryłem plecak pod sosną. Tu jest kolejny schowek w samochodzie. Skrzynia, wszędzie słychać o rabunkach. I ja pinkole, ile tu jest schowków do sprawdzenia. A w tej Dolinie Mroku to powinny być dobre. Tu jest wejście do laboratorium, tu jest tunel, tu jest rura. Okej, okay, ale ja nie powinienem najpierw od dzika zdobyć karty? Kto jest u góry? Weź od dzika klucz do laboratorium. No dobra, zaraz się okaże. Dawaj. What the heck? Okej. Oni mnie tu chyba nie chcą. Też macie takie wrażenie, że oni mnie tu nie chcą? Czy to leczy też krwawienie? Nie. Czyli dobrze, że ja zawsze używałem też bandaża. Czyli tak, na pewno jest typek tu u góry, który właśnie przed chwilą mi przywalił. Tam jest kolejny. Był. Poszedł sobie. Sprawdzimy tego typa tu u góry. Okej. Zaczniemy od niego. O, on ma jakiś karabin z lunetą. Wait. Jak to działa? Pokaż mnie to. Pokaż mnie to, jak to działa. I co, i gdzie tam są ziomeczki? Tam jest ziomeczek. No przeładować by się przydało, no. Tu mi się wyświetla gdzieś ziomeczek bliżej. Tu jest. A taki fajny celowniczek. To fajnie działa. Tylko jeszcze jakby mi to założył na tą moją broń. Kurde, ja bym musiał to założyć na tą broń z szybkostrzelnością. To by był gicior. To by był gicior. Dobre to. Trzeba przyznać, że to jest dobre. To jest dobre. To mi się podoba. Aczkolwiek wrócę sobie do tego mojego chyba. Który był ten mój? Ten czy ten? Ten. Wrócę sobie do tego mojego. Aczkolwiek, no, są fajne fanty. Są jeszcze lepsze rzeczy do zdobycia. tą lunetkę, żeby wyhaczyć i założyć do tego karabinu, tylko tamtą lunetkę. No albo jak będzie jeszcze jakiś lepszy karabin, nie? No to już w ogóle. Dobra, to jest ten cały schowek dzika, czy nie? Aha, to był schowek dzika na zasadzie... Dobra, to był schowek dzika, tylko taki jako taka misyjka całkowicie poboczna. Niezwiązana z naszą misją główną. Pięknie. Daliśmy radę. Jak mi się energia kończy. Stamina mi się skończyła. Tam są dwa kamyki. Stamina mnie się skończyła. Tu musi być gdzieś przeciwnik. No właśnie. Ja wiedziałem, że tu ktoś musi być, bo to nie było innej opcji. Przecież stąd do mnie strzelał. Ale... Ładnie poszło, ładnie poszło. Trzeba przyznać, że ładnie poszło. Świetnie. To po prostu... To było świetne. Nie wiem, komu kazali wykopać tą dziurę, ale to był dobry pomysł. To im wyszło. Czy tu jest ktoś jeszcze? Nie, tu jest w miarę bezpieczne miejsce. Zapiszemy sobie. W miarę bezpieczne miejsce w środku bazy przeciwnika. Tada! Zawsze takie można znaleźć. Zawsze i wszędzie. Straż piekła. Wiadomo co? Będzie. Tam. Wow! No to tego to ja się nie spodziewałem. Takie dobre itemsy tutaj tak po prostu w skrzyneczce? Tak just like that? Czy jeszcze lepsze tutaj sobie leżą? Ja tylko tylu ludzi tu musiałem po to wytłuc? To ja się tu spodziewałem 100 razy ten. Po takie rzeczy to ja myślałem, że tu będzie... Aha, tam jest anomalia. Fajny patent sobie tam wleź. Takie rzeczy tutaj? Dobra, a tak teraz serio. Wyleźliśmy do środka i co? I tam jest ten tunel? Dobra, jeszcze raz. Wchodzimy do środka i potrzebujemy się dostać na górę. Tą kładką nie wychodzić tu, tylko iść tu. I wszystko jasne. I tą kładką. I nie skręcamy tu w lewo, tylko idziemy na wprost. Na wprost. I jesteśmy dalej. Tak. Dobra, gicior. Zjedzmy sobie coś. Zjedzmy... Aha, bandaż, no. Bardzo smaczne jedzenie, bandaż. Nie wiem, z dwa chlebki. Dało radę? Dało radę. Powiem tak, oberwaliśmy. Niezaprzeczalnie. Muszę znaleźć gdzieś tego handlarza. To jest problem, nie? Jak nie mamy miejsca w ekwipunku i nie możemy nosić przedmiotów, bo nas ciężar blokuje, to jest problem na zasadzie, no ciężar nas blokuje, nie? Jak mamy możliwość tego ciężaru i tak dalej, to no bo 100 tysięcy rzeczy w ekwipunku trochę przeszkadza jednak w rozgrywce, nie? I w tamtą stronę? W tamtą stronę mamy iść. Tu nikogo nie ma. Ktoś się mi mrugnął czerwony na radarze. Już go sobie tutaj mam nadzieję, że wysnajpimy. Tam jest. Dobranoc. Szybciutko poszło. Czam. Jak się przestraszyłem, że spadniemy. Dobra, tu nikogo nie ma. Ten na dole jest chyba nasz ziomek. Ale czy jak ja teraz stąd wyjdę... Dzik mi się wyświetla, że tu jest. Ale jak ja teraz stąd wyjdę, to będę musiał całe to dylać od początku, nie? Zrobimy sobie zapis na trójce. Żeby przypadkiem, że jak ja stąd spadnę, to żebym tu nie musiał dylać od samego początku, nie wiem, tam lokacji gry czy coś. Żeby mnie tu nie wykiwali. Dobra. Bo on się jest tu niby, że... Neutralny ziomek jest niby tu, nie? Ale w budynku, a nie przed budynkiem. Spróbujmy zejść jednak na dół. I... Kuź. I jeszcze złol. Ciekawe, czy to da się w ogóle przypisać pod jakiś skrót klawiszowy, bo tak szczerze nie wiem. A, bo wy tu we dwóch byliście. Ja już sobie myślałem, kurde, typ dostał heada i przeżył? No w sumie ja dostałem właśnie... I... Jo, prawie zginąłem w tym momencie. Ziomek. Ten z shotgunem na plecach to mnie tu prawie wykończył. Czy tu nie ma więcej ziomków? Dobra. Tu nie ma więcej ziomków. Tu ta dwójeczka była. Czemu oni ciągle się respią na plecach? Oni cały czas mi się respią na plecach. Przez to, że ja tu spadłem? Przez to, że ja tu spadłem i gra ich ściąga z całej lokacji tu do mnie, czy też jest skichany na zasadzie... Właśnie jestem na ich respie. I sobie chodzę w jedną i w drugą stronę i sobie ich respię. Z każdej strony. No dobra, tu nie ma. Noż ja pierdziu. Dawaj bandaż. Tu jest. Może przydałoby się zacząć używać tych niebieskich apteczek, które równocześnie chyba działają jako bandaż. Dobra. Tu wybici. Tu jest ładna miejscówka. Dużo rzeczów. Ale zamknięta. Da się otworzyć drzwi. O panie. Ty na mnie spojrzałeś. O ja cię panie, o ja cię panie, napój, oj, ale by mnie to bolało, jak ja bym nie miał tego udźwigu załatwionego. Ale by mnie to niesamowicie bolało. Ale że mam ten udźwig, najwyżej sobie save'nę grę, wyjdę i zwiększę sobie ten udźwig do 1000. To by mnie to niesamowicie bolało, gdybym ja tego nie miał. Dobra, wydawało mi się, że ktoś strzelał, ale nie. Bo ja chcę cały czas podejść do dzika i zakończyć sobie tę misję. I pójść dalej. I zakończyć odcinek. O, nie zakończyć misji, tylko zakończyć odcinek. Tylko jakoś tak mi to nie wychodzi. Jak widać na załączonym obrazku. Bo ten dzik jest niby tam, tak? No ale wychyl nóżkę. No nie chciał się bardziej wychylić, no. Schowek w pomieszczeniu z instalacją energetyczną. Dobra. Dzikuś, ty powinieneś być tu. No i cię tu nie ma. Czy ty jesteś wyżej? Tu jest przeciwnik. Okej. Pięknie pudłowałem. To zasługiwało na nagrodę Darwina. A to na kolejną. Zamiast tu delikatnie się wychylić, zobaczyć, sprawdzić. Teraz na otwartej przestrzeni używam apteczki. Genialnie. Dobra, użyjmy tej niebieskiej w takim razie. Tak samo w tym momencie mam za plecami całe pomieszczenie. Ja sobie przeszukuję typa. No ty to byłeś w ogóle porąbany. Ten to już w ogóle chory człowiek. On był całkowicie na widoku tutaj skitrany i se tak siedział i tak a może mnie zobaczy, a może mnie nie zobaczy, a wyskoczę mu na plecy! I jeszcze spudłował. Czyli dzik nie był po naszej stronie. Tak? Nie wiem, bo ten typ do mnie właśnie strzelał, więc weteran, bandyta... Dzik nie był po naszej stronie. Okej. Czyli ja w ogóle byłem w bazie bandytów i dzik to był ich przywódca, który nie był po naszej stronie. Tak troszkę nie skumałem, nie? Myślałem troszkę inaczej. Myślałem, że to jest nasz ziomek i... A mogę przez zamknięte drzwi sobie podnosić. No przecież o tym nie pomyślałem. Jak ja mogłem o tym nie pomyśleć? Zobaczcie, i tutaj jest chlebek na przykład, tu są napoje energetyzujące. A tu jest jakaś rozkosz? To chyba były te konserwy. Dobra, czyli mamy info od dzika, mamy rzeczy, które tu mieliśmy dostać. Mamy tu opcję gdzieś wydostania się z bazy. To jest wydostanie się z bazy, czy to jest tunel w ogóle jakiś zaznaczony? I będziemy musieli iść do laboratorium. No ale to już będzie w przyszłym odcineczku. Tymczasem na ten moment... Tak, wyluzowałem na koniec. Świetny pomysł. Na ten moment dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z tej strony był niepopularny, a to był, jest, no i będzie. Będzie ten stalkerek. Znajdź wejście do laboratorium. No to musimy znaleźć na razie wyjście stąd, a nie wejście do laboratorium. Okej, tu jest wyjście stąd. Jest. No, wszyscy szczęśliwi, opuściliśmy to miejsce, bandyci są najszczęśliwsi, szczególnie, że niewielu ich tam zostało, no ale dobra, no i tyle, także dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, bajo, na razie, cześć!